specjaliści od bezpieczeństwa biją na alarm. Większość zabezpieczeń na stronach administracji rządowej i samorządowej nie jest wystarczająca. Najlepszym dowodem były wydarzenia i ataki podczas fali protestów przeciwko ACTA. I jak się okazuje, nie tylko Polska ma ten problem, ale również inne kraje, między innymi Unii Europejskiej. A dziś zaprosiłem do Polskiego Radia Szczecin, do naszego studia, pana Macieja Ziarka. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Pan Maciej reprezentuje Kasperski Lab i pana Michała Smereczyńskiego z Fundacji AEGIS. Witam serdecznie. Panie Maćku, sprawa bardzo poważna. W momencie, kiedy były protesty przeciwko ACTA, nie będziemy teraz zagłębiali się, czy ACTA jest słuszne, czy niesłuszne, może się do tego odniesiemy, ale doszło do szeregu ataków na strony rządowe i nagle się okazało, że te strony rządowe są przezroczyste. No trochę to może mnie niepokoić jako obywatela pana. No mnie również to niepokoi, ponieważ tak jak pan zauważył, strony rządowe stał się celem ataków i jak się okazało, ataków niestety, które atakujący no, odnieśli sukces, prawda, włamali się na niektóre strony, o ile można to mówić o włamaniu, gdyż niektóre ze stron rządowych nie posiadały w zasadzie żadnych zabezpieczeń. Administrator zabezpieczył stronę internetową hasłem typu admin1, a więc hasłem, którego chyba nawet najgorszy program generujący hasła by nie wymyślił i myślę, że nawet użytkownik starałby się zastosować jakieś prostsze kombinacje haseł mające na celu zabezpieczyć stronę, no a tymczasem spotkaliśmy się z tak prostym, banalnym wręcz hasłem na stronie rządowej. I to doprowadziło do zmiany treści tej strony i pewnych problemów z odwiedzalnością tejże witryny. To jest problem, który dotyczy nie tylko stron rządowych, ale samorządowych też. Panowie zajmują się bezpieczeństwem. Pan jest ekspertem od spraw bezpieczeństwa, tak? Dokładnie taki jest tytuł. Dobrze mówię? Analityk zagrożeń. Konkretnie, zagrożeń właśnie. Proszę pana, no ale dlaczego tak się dzieje? Przecież wszystkich się uczy, wszystkim się mówi, że hasło na przykład do naszego nie wiem, konta nie może być raz, dwa, trzy, cztery, albo nie może to być moje imię, a tutaj taka poważna sprawa, czyżbyśmy byli na tyle odporni na tego typu wiedzę? Nie, wydaje mi się, że jest takie bardzo stare przysłowie, najciemniej pod latarnią. I wydaje mi się, że wiele osób sądzi, że skoro ma do czynienia z stroną, która jest odwiedzana przez, no jakby nie patrzeć, dziesiątki tysięcy osób dziennie, ma do czynienia ze stroną, która jest bardzo ważna dla społeczeństwa i dla państwa, bo strony no, jednak rządowe czy samorządowe są istotnymi witrynami, to wydaje mi się, że tutaj właśnie działa jakby taki troszeczkę odwrotny czynnik. Nie staramy się jak najlepiej zabezpieczyć tych stron, ponieważ uważamy, że sam fakt popularności tej strony sprawi, że nikt nie wyciągnie nie ręki odważy się, i nie odważy się zaatakować takiej witryny. I to jest coś na zasadzie kierowcy, który prawda, chce przekroczyć prędkość, żeby szybciej trafić z punktu A do punktu B i jedzie powiedzmy za innym kierowcą, który jedzie z CB radiem, tak? Bo ma antenę na dachu. No to co sobie myśli taki kierowca, który jedzie za nim? No, że mnie pewnie nie złapią, bo on jedzie pierwszy i on ma CB radio, on będzie wiedział gdzie. Ale co może się okazać? Może się okazać, że od tyłu można złapać radiowóz, który ma wideorejestrator i niestety to my dostaniemy mandat. Więc podobnie jest właśnie w przypadku stron internetowych. Często mamy tak dużą wiedzę, właśnie administratorzy i eksperci od spraw bezpieczeństwa witryn, mamy tak dużą wiedzę, tak obszerną wiedzę, że staramy się nawet nie tyle ją wykorzystać w dobrym celu, ale po prostu lekceważymy te podstawowe wartości i prawa, których się uczyliśmy gdzieś tam na studiach, czy zdobywaliśmy przez lata doświadczeń. Ale to o czymś jednak świadczy, no bo tym bardziej, że tych ataków nie dokonali jacyś specjaliści, którzy są wybitnymi informatykami zajmującymi się, nie wiem, w wolnych chwilach włamaniami na strony, tylko to byli, no powiedziałbym, tacy trochę poduczeni. Prawda, panie Michale? Tak, tak się mówi i przynajmniej osoba odpowiedzialna za atak na stronę premiera zdawała się nie być specjalistą w tej dziedzinie. Jeśli chodzi też o zabezpieczenia stron internetowych, tych tak zwanych rządowych, takie podejście troszeczkę po macoszemu do tego tematu wynika też pewnie z tego, że
weźmy taką stronę premiera, na której jest odrobina informacji, powiedzmy o premierze, dane kontaktowe, może odrobina informacji, newsów z dnia dzisiejszego i poza tym nie ma tam praktycznie żadnych cennych informacji. Więc administratorzy zapewne doszli do wniosku, że nawet jeżeli nastąpi włamanie, to nie zostaną wykradzione żadne cenne dane, które mogłyby komuś zaszkodzić. Tylko nikt nie pomyślał o tym, że przejęcie takiej strony i opublikowanie tam niechcianej treści będzie miało dużo gorsze skutki, powiem nawet PR-owe, bo to takie modne stwierdzenie ostatnimi czasy. I premiera, i naszego rządu, i naszego kraju, prawda? Tak, faktem nie wyciekły stamtąd żadne dane i nie miały prawa stamtąd ulecieć w żaden sposób, bo ich tam po prostu nie ma. Ale też nie można traktować strony szefa rządu jako mało ważnej, pomimo, że nie ma tam cennych informacji. Natomiast mnie również niepokoi, panie Maćku, znowu zwracam się do pana Macieja Ziarka z Kasperski Lab, to, że narzędzia do dokonania takiego ataku na stronę na przykład premiera, zresztą na dowolną stronę, to akurat premier tutaj w tym momencie jest tą osobą, która jest jakby najbardziej poszkodowaną, również ministerstwo cyfryzacji, bo tam przecież jeszcze inne rzeczy zostały naruszone, do tego się jeszcze odniesiemy. No ale wchodzę w pewne miejsca w sieci, nie powiem może jeszcze jakie, bo to nie chodzi o to, żeby wtrącić myszką szczegółowy instruktaż włamań na poszczególne strony. I te narzędzia są na zasadzie wejdź, złap, upuść, zrób i już jest wykonane. Tak, zgadza się. Narzędzia, które pozwalają tak naprawdę osobie, która nie ma żadnej wiedzy programistycznej, istnieją narzędzia, które pozwalają na napisanie konia trojańskiego. My pobieramy na swój komputer program w wersji okienkowej, w którym zaznaczamy, co ma taki koń trojański, prawda, potrafić zrobić, czy powiedzmy ma pobierać informacje z serwera jakiegoś, czy ma wysyłać informacje takie jak wciskane klawisze, czy też zrzut ekranu robione co jakiś określony czas. Następnie użytkownik akceptuje dokonane przez siebie zmiany i taki kod, szkodliwy kod, taki koń trojański jest generowany przez gotowe narzędzie, więc osoba, która w ogóle nie ma zielonego pojęcia o programowaniu, może stać się autorem konia trojańskiego. Takiego konia trojańskiego, który będzie wykryty przez wszystkie antywirusy, ale no, jak wiadomo, nie wszyscy antywirusy posiadają. No tak, ale to jest sprawa o tyle niepokojąca, że pamiętam jakieś dobre 10 czy 15 lat temu była taka sytuacja, że nawet wyszła taka książka Hacking w praktyce czy coś takiego i ta książka spowodowała, że parę osób poczuło się dotknięte. Nie pamiętam, jakie były losy tej książki, natomiast teraz to ktoś, kto jest uczniem szkoły podstawowej albo gimnazjum, przy odrobinie dobrej woli, znaczy złej woli, przepraszam, jest w stanie właśnie wejść na odpowiednią stronę, którą sobie wybierze, zaburzyć tam porządek tej strony i robić tak na dobrą sprawę, co chce. Czy to nie jest sygnał alarmowy? To znaczy, jest to sygnał alarmowy pod tym względem, że faktycznie coraz więcej jest poradników i książek, które pozwalają, które dodatkowo zawierają jakieś wersje live Linuxa z odpowiednim zestawem narzędzi. Płyty i książki, które pozwalają właśnie, tak jak pan słusznie zauważył, na przeprowadzenie analizy jakiegoś systemu operacyjnego czy serwisu internetowego, a następnie po dokonaniu takiej analizy sprawdzenia, czy przypadkiem w sieci nie znajduje się jakiś exploit, czy też nie znajduje się jakieś znane obejście, luki, czy też dziury w jakimś oprogramowaniu i później, prawda, przeprowadzenie skutecznego ataku na taki serwis. I to właśnie tylko przy pomocy tej wiedzy z jakiejś książki czy podręcznika. Ja bym chciał zauważyć, że takie podejście do tematu jest troszeczkę niesprawiedliwe. Mamy bardzo dużo narzędzi, najczęściej opartych na Linuxie, mamy bardzo dużo książek, mamy bardzo potężne pakiety oprogramowania, które pozwalają szukać takich dziur w systemach operacyjnych, w stronach internetowych, w skryptach, w programach. Przede wszystkim narzędzia te służą do testów penetracyjnych. Mamy dowód na to, że ludzie, którzy biorą grube pieniądze za swoją pracę, pracują w ministerstwach, pracują w firmach obsługujących ministerstwa, byli tak naprawdę głupsi od tych 15-14-latków, którzy potrafili skorzystać z tych narzędzi. Bo gdyby ci ludzie biorący grube pieniądze skorzystali z tych samych narzędzi, żeby sprawdzić, czy przypadkiem ich systemy nie są osłabione pod jakimś względem, do tych ataków może by doszło, ale byłyby kompletnie nieskuteczne. To są przede wszystkim narzędzia, które służą administratorom do sprawdzenia,
czy ich systemy, które są pod ich opieką, nie są pod jakimś względem osłabione. Ale jednocześnie rozumiem, że pan, panie Michale, chce zwrócić uwagę na to, że jeżeli są takie narzędzia, no to nie zawsze trzeba je wykorzystywać w złej woli, że czasami wiele narzędzi jest stworzonych po to, żeby wykorzystywać w dobrej woli. Najlepszym przykładem przytaczanym od wielu lat jest próba zakazania sprzedaży noży, tak? No tak, skoro też można zabić człowieka, to zabrońmy ich sprzedaży.